To, co za chwilę zobaczycie, pierwotnie miało odbyć się wczoraj, czyli 10 maja, jednak paczuszka od widza przesunęła wizytę w SkyTowerze na dzisiaj, czyli na 11 maja. A co w tym SkyTowerze porabiałem, za chwilę się wyjaśni. Był już pan kiedyś. O, spróbuję. Był już pan kiedyś u nas, czy nie? Pierwszy raz, proszę. Okej, okay. Musimy się troszkę przesunąć do wolantu, żeby to zrobić. Ta dźwignia musi iść do tyłu. Drugą ręką możemy się chwycić tutaj, drugą. W sensie. Nie. Prawa ręka pójdzie na. Tutaj. O, chyba się przesuniemy. Jeszcze troszeczkę. No i powinno być. Nogi powędrują jeszcze na obrzyk. Tak, będziemy po prostu pilnować sobie kierunku na pasie, nie? Lewo, prawo. Postawię się, że właściwie nie będziemy używać w ogóle jakoś, nie? Aż do momentu lądowania. A więc tak, szybciutko jeszcze skrócę ten filmik, który tam miał pan okazję zobaczyć przed chwilą. Najważniejsze rzeczy mamy tutaj, to jest tak zwany primary flight display. Począwszy od lewej strony mamy prędkościomierz, on jest wyskalowany, prędkościomierz jest wyskalowany jak w wędłach. Mamy naliczone trzy prędkości, prędkość V1, VR i V2. Prędkość V1 to jest taka prędkość, do której możemy przerwać start w przypadku wystąpienia jakiejś usterki. Jeżeli coś się dzieje powyżej, już należy wystartować, obrobić usterkę w górze i dopiero wracamy do lądowania. Prędkość VR to jest prędkość rotacji, w tym momencie się podrobiamy do jakby samolot do góry, a prędkość V2 to jest prędkość bezpiecznego wznoszenia. Jakby na dwóch silnikach nie ma problemu, na pewno będziemy utrzymać większą prędkość, ale no to ja mówię, to jest tylko maszyna, mamy dwa silniki, czasami jeden może ulec awarii. Wiadomo, dzisiaj to się nie wydarzy, ale po prostu wtedy na taką informację, z jaką prędkością możemy się minimalnie wznosić, ponieważ jak będziemy się wznosić wolniej, to istnieje ryzyko przeciągnięcia samolotu, że po prostu gradient naszego wznoszenia nie będzie zbyt wystarczający, żeby przeskoczyć przeszkodę. Okej, okay. Idąc dalej. Stróżny horyzont. Ta czarna karteczka będzie nam pokazywać, pod jakim kątem się wznosimy lub upadamy. Jeżeli chodzi o podziałkę, jest 2,5 stopnia, te poziome linie. Jeżeli chodzi o przechylenie w zakręcie, mamy pierwsze 3 miejsca 10 stopni, 10, 20, 30, kolejne mamy 45, a ostatnie 60. My będziemy wykonywać zakręt tak maksymalnie do 30 stopni. I ten biały, niepełny kącik będzie nam pokazywał związek, jaki mamy kąt w zakręcie. Po prawej stronie mamy wysokościomierz, aktualnie pokazuje 410 stóp na ciśnieniu PLH 1300 paskali. A po prawej stronie mamy wariant. On będzie nam pokazywał, czym się wnosimy, czy opadamy. Na dole mamy jeszcze pokazany nasz aktualny kurs. Po prostu jak przekręcamy headingiem, zmieniam położenie tego magentowego znacznika, a żeby utrzymać nasz aktualny kurs, musi ten biały trójkącik, ten magentowy. No i oczywiście bez przechylenia, czyli dwa trójkąty groty, no i musimy się spodziewać. Start wykonujemy z klap. Chodzi o to, żeby jakby zwiększyć troszkę współczynnik siły nośnej. Dzięki czemu możemy się oderwać przy mniejszej prędkości, po prostu jednocześnie mniejszy dystans na pasie, ale w powietrzu tych klap jeszcze potrzebujemy, więc musimy je schować. Żeby je schować, potrzebujemy większej prędkości. I taką minimalną wysokość, kiedy możemy zacząć rozpędzać samolot, zacząć chować te klapy, to jest 1000 stóp od elewacji lotniska. Dlatego ustawiono to 1410. Profil naszego lotu będzie wyglądał tak, że w postaci V1 tutaj pociągniemy samolot na 15 stopni. Później go pochylimy na 10 stopni, właśnie po tej wysokości 1410 stóp, żeby go zacząć rozpędzać, schowamy sobie klapy, utrzymując stały kąt 10 stopni, dolecimy do wysokości 4000, robimy jakiś tam zakręt w lewo, w prawo, a później od razu już nas przeniosę jakby na prostą do lądowania, ponieważ mamy tylko 20 minut, i bardzo, bardzo mało czasu, nie? Więc jeżeli chodzi o użycie manetek, przepustnicy, dodaję dwa silniki, więc dwie manetki. Najpierw ustawiamy, tutaj mamy przyrządy silnikowe, prędkość turbiny N1. Musimy sobie najpierw sprawdzić, czy silniki działają prawidłowo na 40 stopniach. Czyli tak pchniemy je po prostu do 40 stopni, poczekamy, czy silniki rozkręcą. Jeżeli wszystko ok, wciskamy take-off go w ramach, który jest tutaj. Ustawiam się automatycznie ze startu, samo zaczyna się rozpędzać. V1, rotate, po prostu lecimy.
nie? Żeby nie tracić czasu, bo już tam zadanie wygłoszą 4 minuty. Lecimy. Czyli lewa ręka na wolant, prawa na przepustnicę. I tak, najpierw jeszcze sobie pod obiednie musimy wyprzeszyć. To może mało wygodniej. Na 40% do przodu. Oba jednocześnie trochę czekamy. Stabilizujemy setny kontrast, nie wciskamy do góry. Tak, się nie siłujemy z wyjątkami, opieramy z powodu kontrolować na wolę. Ten kontrast setny gdzieś jest normal. Czyli działamy prawidłowo, nogami bardziej stabilne. Czekam prawo do lewa noga. Jeszcze troszeczkę robię tam. Już poczekam, to ktoś tak jest do siebie. Ok, na 15 stopni. Już mamy 15, delikatnie opuszczamy. Troszeczkę głową mniej się przekręcie. Mam pozytywne wznoszenie. Zyskałem w wodzie. Oczego nie potrzebne światła. I teraz mamy 20 stopni. To jest zdecydowanie za dużo, ponieważ samolot traci prędkość i istnieje tylko przeciągnięcie. Więc 15, tutaj jest 15. Widzimy to. Teraz pochylamy na 10 stopni, żeby zacząć rozpędzać ten samolot, ponieważ już przekroczyliśmy wysokość akceleracji. Delikatnie w lewą stronę. Nogi już sobie mogą powędrować na ziemię, nie potrzebujemy jej. No i dobra, widać po prędkościomierzu, że ta prędkość nam teraz rośnie, nie? Więc możemy jeszcze troszeczkę na 10, od siebie, nie do siebie, tylko od siebie, delikatnie. Tak na 10 stopni, ok. Znaczy i tak. No teraz kapie 1. A jak będzie między jedynką a tym napisem up, czyli flaps up speed, ale będzie cały czas prędkość, mogę spodać się cofnąć. I nam sobie flaps up. Bez przechylenia, na razie lecimy po prostu i 10 stopni, czyli skupiamy się na tych przyrządach, czyli delikatnie się dla siebie. Teraz mamy 5 stopni, tutaj jest 7,5, a tutaj jest 10. Ok, i odpuszczamy, pilnujemy, żeby ten kąt wynosił 10 stopni. Dobra, mamy prawie 4100, więc już przechodzimy do lotu poziomego. Trzeba lecieć w poziomie, należy mieć ten kąt, żeby ta czarna kropeczka była między pierwszą a drugą linią, czyli delikatnie jeszcze odpuszczamy. Nie w tą stronę. O. Jeszcze troszeczkę, nie w tą stronę. To musi być stały. Powiedzmy, że chcemy utrzymać nasz aktualny heading, nasz kurs. Właściwie wszyscy chcemy select. Pojawiła nam się taka magentowa linia tutaj, nie? Teraz chodzi o to, żeby ten czarny kwadracik był idealnie na tej magentowej linii. Powiedzmy, że chcemy sobie utrzymać naszą aktualną wysokość. Pojawiła się druga linia w poziomie. I teraz chodzi o to, żeby ten czarny kwadracik był idealnie na skrzyżowaniu tych dwóch linii. Czyli o mniej więcej tutaj, nie? Coś takiego. Dobra. I to kropka goni tę linię, nie? Czyli jak nam ucieka ta linia do góry, to musimy też ją gonić. Rozumiesz? Tak, tak. Czyli delikatnie zwiększamy kąt, tak żeby po prostu kropeczka była idealnie na skrzyżowaniu tych dwóch magentowych linii. Od tyłu. Teraz musimy odpuścić, nie? Od siebie volant. Żeby utrzymać stałą wysokość, musimy utrzymać stały kąt. Więc mniej więcej o tutaj mamy teraz 4000, jest idealnie. Kąt na tym starszym horyzoncie na tarcie będzie wynosił więcej 3,5 stopnia. Wszystko będzie idealnie, będziemy mieć siły. A teraz sobie zrobimy, powiedzmy, zakręt tak na treningu w prawo. Dobra? Ustawię nam trening na 250. Linia poszła w prawo, dobra, ale pilnuj też wysokości, czyli naciągnij wolant do siebie, czyli bardziej w prawo i
oddzielała linia jest na środku, to teraz dociągamy do siebie, tak żeby ta pozioma była też na środku. Jeszcze troszeczkę. O, już opuszczamy mam stanę. Teraz masz troszkę za duży kąt. Się wznosić to mocno. Czyli odpuszczamy mam. Przeleciliśmy na krakietę te 4000 z dół. Troszkę bardziej w prawo. Linia pion jest na środku, poziom jest na środku i stały kąt trzymamy. Delikatny wyciąg. Delikatny. To muszą być takie małe wyczuty ruchy, nie? O, już powoli wyprowadzamy na kurs szlifę. Gonimy tą pionową linię. A ciemniejsza zieleń przede mną to jest lotnisko, czy...? Nie, to tam? To jest tak? Szlenwa. Dobra. To co? Skupimy się teraz na lądowaniu. Ja tam wszystko poustawiam, niestety mam zbyt mało czasu na jakby tłumaczenie teorii. Więc po prostu się skupimy na tym, żeby to lądowanie fajnie wyszło. Trochę. Tak, skajdę, no troszkę lotnisko ma być tam, nie? Już jest widoczne.
dole. Troszkę w prawo. Stały kąt. Samolot ciliniowy, jak jest ładna pogoda, to z reguły podwozie dalsze klapy wpuszczamy jakby na czwartej mili, nie robimy tego wcześniej, jak nie ma potrzeby. Ponieważ to jest dodatkowy opór, dodatkowe zużycie paliwa, nie? Super, lotnisko mamy przed sobą, tak jak zauważyłem, skręta po prawej stronie, ślęża po lewej stronie. I troszkę w lewo. I do siebie, nie? No i tutaj kropeczka krzyżuje te dwie linie i jest super. Troszeczkę jeszcze w lewo. Tu się zważy, żeby się słuchać tego fajnego elektora, ponieważ no jest pasma tylko 45 metrów, z czasami 6 metrów szerokości, nie warto było w niego trafić. Dawaj, troszkę w lewo jeszcze. Czwarta mila, czyli tak. Wysuniemy sobie podwozie. Give down, flap swiftly, większe klapy. Troszkę w lewo, patrzcie, jest lotnisko, jak lecimy. Troszkę na siebie. Ok, tak trzymaj, dobrze. Już sobie wysuniemy kartę do lądowania, speed check, flap sturdy i left was climb. Troszkę do. Do siebie co? Do siebie. Czyli tak prociągniemy wolę w swoim. Dobra. Troszkę większe zniżanie teraz. Nie za dużo. Nie wiem, co przełożyłem. Super. Jesteśmy wszystko na tym przyjemieniu. Chyba, że jest mniejszy kąt.
planą. No na ten nie walczymy, bo nie ma bardzo potrzeby. 8 knots. 6 knots. I slay. I 20 minut. Szybko, prawda? No i no, także super. Bardzo dziękuję. Również. Mam nadzieję, że się podobało. Jeszcze coś. I ten po prostu do tyłu. O.